Hej, witam was w tym odcinku z serii Waszej epickiej bitwy. Dzisiaj mam możliwość pokazania wam bitwę STB-1, czyli japońskim medem 10 poziomu, a bohaterem bitwy będzie gracz Floris z klanu Fame. Czyli tutaj sytuacja była taka, że kolega zagrał bardzo dobrą bitwę, no i stwierdziłem, że ją pokażę, bo czemu nie? Teraz mamy minęło dopiero parę dni po wejściu aktualizacji 9.0 na nasz serwer, więc jest to jedna z bitew, które naprawdę były lepsze przez ten okres czasu. Także bitwa na mapie Murowanka. Kolega tutaj gra z kapa górnego i preferuje zestaw bez gaśnicy, czyli duża apteczka, duży zestaw naprawczy i onigiri, tak? Onigiri. No. I to jest oczywiście plus 10 do umiejętności załogi, czyli szybszy reload, jazda i te wszystkie inne rzeczy. No, czemu taki zestaw ma? Może prawdopodobnie z cewu mieć i dlatego gra takim, albo po prostu takim lubi, ma kredyty, to już nie jest nasz biznes, tak? Ważne, że bitwę zagrał dobrą, więc sobie zobaczymy, jak można fajnie zagrać po prostu potyczkę. Sprawdzę na jaką poziom 10, dobra, to jest git. King Tiger tutaj, jak widzimy, oberwał wraz z T-34. Tutaj na spokojnie oczywiście te czołgi są do przebicia. Tutaj taka pestka znikła, tak jakby nie wiem czemu ta pestka poleciała gdzieś w ziemię, może cholera wie. Celownik jest dość duży, ponieważ kolega tutaj gra na celowniku chyba serwerowym, tak? Nie wiem, czy to... Ja takiego celownika nigdy wielkiego nie mam, to jest kwestia... chyba... Tak mi się wydaje właśnie celownika serwerowego, czy czegoś tam. Cholera wie. Zobaczcie na ping, jaki ten gracz ma. 20, 30, no po prostu epicko. Dlatego, że po prostu w Niemczech, wiadomo, serwery mają lepszy... Znaczy, gracze z Niemiec mają lepszy ping po prostu, tak? No niestety, no my Polacy mamy troszeczkę jednak dystans do tych Niemiec, więc no ping jest gorszy. No ale to wyobraźcie sobie, co musi być... No z Rosji jest wiadomo, jeszcze gorszy, prawda? Wiadomo, najlepiej byłoby dla nas, dla graczy, gdyby serwery były dla każdego państwa, teoretycznie, w danym państwie na przykład, tak? Jak był tylko serwer polski, niemiecki, wtedy mielibyśmy pingi 10, 15, nawet 8, którzy, prawda? No ale no, wtedy byśmy nie grali na przykład z Niemcami na serwerze, tylko z Polakami. No, to nie byłoby chyba tragiczne, ale według mnie fajnie być jednak na serwerze z... takim międzynarodowym, gdzie jest dużo osób, nie tylko Polacy, bo można też nawiązać kontakty z obcokrajowcami, tak? Rozmawiać, grać, bitwy i to jest na pewno możliwość, żeby zrzeszyć większą liczbę ludzi w klanie na przykład też, tak? Dzięki temu powstają klany międzynarodowe, tak byłoby tylko niemieckie, polskie na przykład, prawda? No byłoby trochę kiepsko. Dobra. Tak, troszeczkę z tematu, odszedłem od tematu, ale już wracamy. No, na razie bitwa jest dość normalna, tam wsadzi parę pestek. Tutaj wyjątkowo dość mało czołgów jest, zobaczcie, na tej linii 1. To jest zwykły tryb, prawda, więc te czołgi zazwyczaj jadą w górę, ale to mówiłem już ostatnio. Ludzie się oduczyli jechać do góry, ponieważ, no, tu się ciężko walczy. Tutaj jest, widzicie, stoicie taki STB-1 na cooldownie, wystawia kawałek wieży, i z łatwością świeci wszystko dla arty. Tutaj akurat arty nie ma, ale świeci wszystko dla czołgów i po prostu no ciężko i tutaj się po prostu kiepsko jeździ, dlatego tutaj ludzie odpuszczają te rejony i ustawiają się zawsze w lesie na J1, na pagórkach na H2, a reszta jedzie w las, tak? To jest dość popularne ostatnie ustawienie. Ja oczywiście je rozumiem i jest ono oczywiście spowodowane tym, że no dół ma trudniej po prostu i jadąc w górę linią 1, 2, 3. No przez tą pozycję epickie na A1 chociażby, tak? Dlatego według mnie, jeżeli ktoś uważa tak jak ja, no to ja uważam, że tutaj powinien być rebalans mapy. Szczerze powinien być rebalans mapy, powinni to mapę troszeczkę zmienić, ponieważ no Duma utrudnione zadanie z tym puszem górą. Powinno to jakoś albo więcej górek dodać na tej lewej stronie, jakiś, znaczy z dołu, albo usunąć te górki na A1, bo one są troszeczkę jednak OP. Ale to już ciężko powiedzieć. No, to nie ode mnie zależy. Pewnie i tak tego nikt nie zmieni, ale tak tylko sobie gadam na ten temat. No, już jest 3800 uszkodzeń, tam to już za to wiadomo.
gracze Fejmy już mają pojęcie o tej grze jak mało kto, więc oni wiedzą jak walczyć z CD-kami, tak? Dingo te setki tutaj niestety możliwe, że trafił źle, bo jakiś duży kąt był i Ding. No i tylko jest to takie, widzimy, no ciężko, ciężko tam jest. Choć teraz, jakby tak w bok wieży dostał, no ale ruszył się w momencie strzału, no. No to nie, no to nie, to nie ma opcji. A czwórka zginęła. Ferdek poprawił się, zaświecił w stronie, zobaczcie. Wystawił tutaj kawałek, z voleja dostał peskę. No STB1 ma fajne skupianie. Tylko mówię, taki celownik tak naprawdę nie jest na tym czołgu. To jest kwestia, wiecie, albo jakiegoś moda. Ale ja tego moda nie mam oczywiście. Albo, który pokazuje celownik taki, jaki jest tak naprawdę. Albo to jest wina tego, że jest jakiś tam w wocie odpalony jakiś celownik albo stabilizator. Cholera wie. Nie modu, tylko w wocie coś tam w ustawieniach. Nie mam pojęcia teraz. Ale taki celownik czasami miałem raz. I mnie tak zdenerwował, że to masakra, co nie? Ja stwierdziłem, że tego moda usuwam. Bo to było wraz z mautem. Ja tego moda usunąłem i... I jest teraz już dobrze. No. Także, no tutaj sobie na spokojnie oczywiście klepie przeciwników. Cały czas... nie, cały czas to może jest przesada. Co jakiś czas się świeci. To pokazuje, że no ten czołg nie ma jakiegoś wbitnego kamo jak ruskie medy. No jednak się troszeczkę świeci. Ja powiem szczerze, że za tym medem nie przypadam. Dużo bardziej wolę patchata. Chyba z 15 razy wolę bardziej patchata. No ale ja już jestem taki człowiek, który lubi magazynkowcy, więc to jest taki główny chyba fakt, który uniemożliwia mi ocenianie po prostu medów. No, w ten sposób. No jeszcze bardzo lubiłem Patona. E50M też bardzo lubię. No, na pewno bardziej niż tego STB1. Ten STB1 teoretycznie niby bardzo fajny, ale jakoś nie przepadam za nim. To jest taka kwestia po prostu zdania. No, jedni wolą ten czołgi. Nie mówię, że ten czołg jest zły. Po prostu jest bardzo dobry, ale nie dla mnie, tak? Ja nim na przykład na CW nie gram, tak? Bo... Nie przypadam, na CW gram Batchatem, na CW gram obiektem 430. Ostatnio w ogóle grałem CW w Fejmie i udało mi się zrobić top damage ruskim medem. Wszyscy twierdzili, że mój med, który biorę 430, no ma tam chyba gorszy reload, to 62 i obiekt 140, a mimo wszystko zrobiłem top damage. No miałem farta, bo jednego kolesia blapnąłem, co miał 900 HP. Na Arenbergu graliśmy z jakimś klanem polskim, ale jakim to wam nie powiem w tej chwili, a poza tym nie wypada mówić kogo pokonałem, mogę powiedzieć, że przegrałem z CW ostatnio w Fejmie, z takim klanem, który się nazywa Epic. Na Cliffa graliśmy, ale no pocisnęli nas, wzięliśmy chyba 15 patchatów, no i nie, 15 to przesada było, chyba 10 patchatów albo 11 i 4 chyba E5. No niestety tam troszeczkę przy wyjeździe zabrakło fokusa i nas pokonali, no ale nikt nie mówił, że Fame jest nie do pokonania, prawda? Mamy bardzo dobrych graczy, ale jeżeli ktoś dobrze skontruje taktykę, no to czemu by nie, tak? No i tutaj jak widzimy Esetka, Mausik. Nic nie widzi w ogóle skąd do niego strzelają, to jest kurde problem Mausem. No Maus jest ślepy, a do tego świeci się, sam się świeci z dystansu, że ciężko powiedzieć z jakiego nawet, bo to jest po prostu ogromny dystans, z jakiego się świeci ten czołg. Teraz ostatnim strzałem ten Maus już zaświecił Florisa, ale już jest na spokojnie, jeden czołg tylko do zniszczenia. EV. Teoretycznie dalej może wygrać tym FM, ale no, będąc na 800 HP ma, no to wiemy dobrze, że to już raczej ciężko. Jakby miał full HP, no to mógłby wygrać, prawda? Dobra, przewijemy tutaj czat, Boże, bitwę. Tam coś pewnie pisał, ale ja mówię, ja mam czat wyłączony. Zapomniałem chyba usunąć, kurna, bo... Nie. Czekaj, chwila. Mam tutaj włączony czat, czy jak? Wyłącz czat. Nie, no nie. Może mam moda tego, co czat usuwa. Nie. Dobra. EV na K8 stoi, czyli te 4-4 już oberwało, widzieliście chyba. No i tutaj no trzeba będzie go flankować, tak? No jeżeli strzeli EV jeszcze ma tak z 10 sekund tutaj Floris, zanim przoduje. A nie, EV ma 200 HP, no to kurna, co się mylisz w tym modzie? No widzicie, to jest tak, że ten mod XM, on ma czasami takie problemy, że nie pokazuje dokładnie, ile ktoś ma HP, bo on
chyba działa tylko wtedy, kiedy jest jakaś tam. Chyba nie widzi damage'a po spocie, tak? No, po spocie on widzi, zapisuje sobie dane, tylko ostatni raz, jak czołg miał, był zaświecony, ile miał HP. Ale jak zniknie, dostanie pestkę, to już chyba wtedy XFM tego nie nalicza, więc dlatego takie zbieżności są niepoprawne, tak? Ale mimo wszystko, bitwa jest wygrana. Zaraz zobaczycie, ile damage'a i expa dostał Floris za tą bitwę. Okej, jesteśmy już na pulpicie. Tutaj mamy wynik tej bitwy mistrzowska. Defender, czyli obrońca, konfederat, no to za 6 chyba tam czołgów uszkodzonych i zniszczonych, no i duży kaliber. Tak to się prezentuje względem teamu i teamu wrogiego. No i tutaj ilość strzałów i zarobek exp. 2277 expa. To był bonus, że za każdy wygrany mecz jest razy 2 expa, więc razem 4500 ponad, 10500 prawie damage'a, 2200 po spocie i gąskach, no i jeszcze 217 punktów obrony bazy, 40 oddanych strzałów, 33 przebicia, no i zarobek na plus 24000. 133 tutaj zresztą za tą bitwę. Możliwe, że był jakiś bonus, ale ja nie mam o nim pojęcia. Także no ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że bitwa Wam się podobała, Florisa. I jeżeli chcielibyście obejrzeć więcej takich bitew z klanu Fame, graczy z klanu Fame, no to oczywiście postaram się je dodawać. No bo jednak gracze z klanu Fame pokazują naprawdę, może czasami są obiektem takim troszeczkę złości, że ludzie na nich się złoszą, że tam troszeczkę takich sytuacji jest nieciekawych, ale jednak jedno według mnie jest pewne, że no, gracze w klanie Fame no, grać potrafią, tak jak mało kto. Nie, że tutaj chodzi mi o mnie, tylko chodzi o społeczność, no bo ja będąc w klanie Fame nie czuję się jakoś tak mocno przykuty do ściany, że jestem w tym klanie od tak na, żebym tutaj coś trzymało jakoś bardzo. Po prostu ja tam jestem, ponieważ dostałem taką propozycję, żeby tam być i wszyscy, żadna ze stron, ani ja czasami tam na CW wchodzę, pomagam, jak jest mało ludzi, a jak nie, no to reprezentuję ten klan na tam Eslu, tak? Jako panda, ale dalej tak mam fejmu. Czy to w randomkach, kompaniach, czy gdziekolwiek. Także no mówię, ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia na razie. Cześć.